Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolejne nowe produkty z FIFA 365 2024, a mianowicie małe puszki kolekcjonera. Cena za taki produkt to 32 zł i 49 groszy. W środku 4 saszetki i 3 karty z limitowanej edycji. No jestem ciekaw, czy są tam też karty z Rakowa, Częstochowa, bo jak widzieliście, w dużych puszkach nie było ich, tylko w zestawach startowych. Także przygotuję sobie tutaj podstawki na limitki i lecimy z unboxingiem. Są trzy rodzaje tych małych puszek, tak samo jak i duże, też trzy kolory. No tutaj akurat mam identyczne. No i popatrzmy, co w środku się tam kryje, jakie karty, jakie limitki. Ha, wow, wow, wow. Mamy z Milanu De Ketelaere, Charles De Ketelaere. To jest pierwsza limitka. Druga, Nicolo Barella, Inter. I trzecia, Steven Bergwijn, Ajax. Czyli trzy nowe limitki do kolekcji. To mieliśmy w pierwszej puszce, czyli nie ma tutaj Rakowa, tylko limitki Internacional. A w drugiej puszce kogo mamy? Marquinhosa z Paris Saint-Germain, Eriksen, Manchester United i Milan, Charles De Ketelaere. Czyli tutaj akurat powtóreczka się trafiła, ale w sumie 5 różnych limitek, więc naprawdę bardzo fajnie. No i niestety, skoro tutaj też jest Charles De Ketelaere, to będziemy musieli saszetki zostawić, tak jak to jest, czyli te cztery dla tych zespołów, a te cztery dla tych. Ok, puszeczki sobie ułożymy z boku i na zmianę otwieramy saszetki. Myślę, że to jest najbardziej opłacalny produkt, jeżeli chodzi o karty limitowane, bo cena no niecałe 33 zł, a w środku są aż 3 limitki. Także dajcie znać, co myślicie. I pierwsza saszetka. Mamy kapitana Payeta z Marsylii. Następnie Homegrown Giroud, również Marsylia. Jest Milan, Junior Messias, punkcik. Kokciu, Benfica. Buta, Eintracht. I Luan, Palmeiras. Teraz druga strona. I tutaj mamy Hakimiego z Paris Saint-Germain, więc jest pierwszy punkcik. Manchester City, Rico Lewis, Rising Star. Logo Arsenalu, Palmeiras, Artur, Barcelona, Pedri i Liverpool, Alisson. Więc mamy remis po pierwszym rozdaniu. Druga saszetka. Fans favorite Mbappé, Paris Saint-Germain. Znowu Mbappé, Dominator. Fabian Ruiz, PSG. Newcastle, Bruno Guimarães. Manchester City, Kovacic. I Arsenal, Magalhães, Gabriel. Czyli tym razem nic nie wpadło. Druga strona. Mamy Double Trouble z Marsylii, Klaus Rongier. Liverpool, Salah, Dominator. Z Milanu mamy Homegrown Davide Calabria, więc jest drugi punkcik. Manchester United, Casemiro, trzeci punkt. Verotut, Marsylia i Marcos Alonso, Barcelona. Więc 1-3. Fans favorite Taylor z Ajaxu, więc mamy punkt.
Rodrigo de Paul, Atletico, Magician. Arsenal, Nketiah, Homegrown. Z Milano, Selemakers, trzeci punkt. Juventus, Rabiot i Arsenal, Partey. Więc na ten moment remis, 3 do 3. Ale tutaj jest jedna saszetka więcej jeszcze do otworzenia. I mamy Manchester United, Double Trouble, Fernandes i Casemiro. Z Bayernu mamy Dominatora, Serge Gnabry. Benfica, Homegrown, Antonio Silva. Luis Alberto, Lazio. Milan, Tomori. I Fabinho, Liverpool. Czyli 3 do 5. I ostatnie saszetki nam tutaj zostały. Kapitan River Plate, Enzo Perez. Giant, Casemiro. Jest jedna z części, trzech. Inter, Titan, Bastoni. Real, Tchouameni. Unashi, Marsylia i Soler, Paris Saint-Germain. Więc tutaj kończymy z czterema kartami, więc już wiemy, że wygrywa puszka po prawej stronie, ale jeszcze coś może dojdzie. Odegaard z Arsenalu, kapitan. Rising Star, Pablo Barrios z Atletico. Titan, De Ligt, Bayern. Pope, Newcastle. Atletico, Savage i jeszcze jedna karta dla Manchesteru United, Luke Shaw. Czyli ostatecznie 4 do 6. Takim wynikiem kończy się ten pojedynek. Czyli mamy 5 nowych limitek do kolekcji. Dwa razy De Ketelaere wpadł. Do tego Barella, Bergwijn, Eriksen i Marquinhos. Więc wiecie już, że tutaj raczej w małych puszkach nie będzie limitek zespołu Raków Częstochowa. W dużych również nie było, więc na ten moment tylko w zestawach startowych są te limitki, więc myślę, że bardzo dobrze będzie się obkupić, jeżeli mogę tak powiedzieć, w te zestawy startowe, bo sami widzicie, karty limitowane z Rakowem tylko tam są. A na pewno zagranica będzie pytać o limitki z Rakowa, więc nie zróbmy znowu tego błędu i nie oddawajmy za bezcen tych kart. Ok, moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za oglądanie. No i czekam na opinie i komentarze odnośnie tych małych puszek kolekcjonera z FIFA 365 2024. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!